was jestem. Przykro mi będzie rozstać się. To ostatnia nasza podróż. Za godzinę przybijemy do portu, a za kilka dni mundury was dystynkcje oficerskie. Będziemy kolegami. Ale teraz, do chwili promocji, podwójna czujność i praca nad sobą, bo niczego nie przepuszczę. A teraz rozdam wam listy. Od chorąży Zatoszki, Bosakowski, Wilfert, Jedyński, Ruszkowski, Miński, Jeszas Jedyński, Zagórski, no, pachnie alepaką, patrzeć! Rozejść się! Co ci tak oczy błyszczą, stary? Adaś. I udało mi się namówić mamę. Pozwoliła mi w towarzystwie Frani przyjechać do Gdyni, abym cię mogła jak najprędzej powitać. Twoja Ewa. I ty, stary wielorybie, starasz się o przyjście do lotnictwa morskiego? Ja na miejsce twojej pani pozwoliłbym ci latać, ale za sprawunkami. Powiadam wam, chłopcy, te kobiety żyć mi nie dają. I co one właściwie we mnie robią? Masz rację, my też nie wiemy. Tak będzie? No, no, no. Przyznacie chyba wszyscy, że ze mnie chłopna. Noszenia jako bagażowy. Uważaj, uszkodzisz sprzęty. Spodnie chyba ważniejsze. Ważniejsze dla twoich licznych narzędzi. Dziwne. Pokaż nam nareszcie swoją miłość. Miłość? Nie mogę. Czemu? Bo spadniesz ze... Powiadam ci... Gdynia, panie Podchorąży. No przędza, co tu robi? No, Wiara, a teraz zaśpiewamy naszą piosenkę. Raz, dwa, trzy. I wioska rozniesie się stąd, każdy rok, nie powinien wzruszyć lec nią od lat, że najdobrze jest uśmiechać się świat. Widzieli galowy dzień, jak to zadziela męsa duma i brył, pewnie na szczyt rozbrać, bo może świat się twarz, bo jeden dba o wszystkich, a wszyscy o jednego. Świat zdobry, mały, zgodnie, braknie wysiłki, rok. Od Marsylii do New Yorku, do Gdyni, do Hongkong. Widzieli, więc jest to wyszyn, a ten zatrwalność, męska radość i trąb. Co tam majstrujesz? To taka angielska gra towarzyska. No ale na czym polega? Dobra. Zaraz się to demonstruje. To dęty kawał. To dopiero początek, zobaczysz co będzie dalej. No ale o co chodzi? O nic nie pytaj, powtarzaj za wszystkie ruchy i słowa. Hokus pokus. Hokus pokus. Adakadabra. Adakadabra. Ślimaku, zamknij się. Ślimaku, zamknij się. Hokus pokus. Hokus pokus. No dobrze, ale jaki koń z tego? Ha, 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 ha,
Weź! Cóż to? Cyrk? Za tej mają to wyspicerowie, a bawią się jak dzieci. Panie poruczniku, ze względu na bliską promocję chciałem jedynie skierować powagi. Dosyć tego. Ubierać się. Cypel helu widać. Brzeg ojczyny. Spójrz, jaka z tej Gdyni bije potęga. A pamiętasz, jak to wyglądało 15 lat temu? A teraz? Szalony wysiłek narodu sprawił ten cud. Wiesz, czuję się dziwnie wzruszony, kiedy patrzę na tą naszą jedyną bramę na świat. I myślę, że to samo dziać się musi w sercu każdego Polaka. Co za głupie kawały? Baczność! Wszyscy gotowi? Tak jest. A po trąży czemu marudzi? Spodnie mu zarosę, panie poruszniku. Co takiego? Cóż to za żarty? Wszyscy do raportu! Zostanę z tobą. Zwariowałeś? Nie martw się, stary. To tylko dwa dni. Tak, tak. Tylko dwa dni. Odjazd. Co się dzieje z podchorążym za to? Powrócił? Owszem, powrócił, ale nie ma lądu. Co to znaczy nie ma lądu? To znaczy, że podchorąży Zatorski musi się wyrzec tak zwanych rozkoszy ziemskich na dwa dni. Nie rozumiem. A proszę pani, to była cała historia. Przepraszam. Tajemnica służbowa. Nie mogę, nie dam rady. Przepraszam. Przepraszam pana. Nie
Niech mi pan powie prawdę. Co się dzieje z podchorążym Zatorskim? Z podchorążym Zatorskim? A, władza uzna... Bałamucił panienkę. Sposób przedhistoryczny. Jaki, proszę pana? Proponuję handel zamienny. Ja uruchomiłem maszynę, pani mnie... Pan wybaczy, ale to do mnie należy. Nie. Kierować powinien zawsze mężczyzna. Nieznajomy. Jeśli jest nieznany żołnierz, może być nieznany pod chorążym. Ależ panie, nieznany żołnierz musiał wpierw umrzeć. Nieznany pod chorążem również umiera. Zachwytu. Ach, jak to poznać, że pan przybył na wichrze? Nie. Na przeznaczeniu, żeby poznać panią. Pani pozwoli? Adam Halny. Halny? Wicher? Dziwny. Porywam panią na pyszną kawę. Pan oszalał? Prawie. Może jest blisko. Siup, to pana orzeźwi. Pod warunkiem, że tylko z panią. Przędzam. Jak tam na lądzie? Wesoło, panie podchorąży. A ja muszę tu siedzieć. Zapalicie? Dobrowny. Nie ma się czego spieszyć. Pan podchorąży nie tutejszy? Przepraszam pokornie. A może jakaś kobieta? Może jakaś jednak... Jak to jedna? Wiadomo, jak kilka to lepiej. Człowiek jest panem, a kobieta znaczy tyle o. Co ten dym? Był? I nie ma go. A jak jedna, o, to gorzej. Największego chłopa by tak na palec nawinie. Nie przesadzajcie, nie przesadzajcie. Jak babcie kocha. Wiem z własnego doświadczenia, co to jest kobieta. Tęsknisz, myślisz o niej, a ona tymczasem... Powiadam ci, zawojował mnie. Ma w sobie coś tak. Pan Zygmunt wywietrzał panią ten głowy. Wywietrzał? Wolno było jemu, wolno i mnie. Powiedz, widziałaś kiedy takiego bajecznego chłopca? Powiadam ci, bajeczna dziewczyna. Zbudowana jak rusałka. 105% seksapilu. A Adamie, Adamie, nowa przygoda. O, tym razem coś więcej. Spójrz i zdębij. No, pokaż mi to, co do. Nareszcie oszono regaty żaglowej. Co? Nareszcie będziesz w odpowiednim towarzystwie. Między bałwanami. Jak mogłaś uwierzyć podobnym bredom? To był głupi, złośliwy żart. Przecież, Ewo, ja za tobą świata nie widzę. Deklamacja. Więc zapytaj każdego z moich kolegów, a powie ci, za co zostałem ukarany.
Halo? Szaleję z tęsknoty. Proszę zastosować brom. Czy ktoś zachorował? Ciocia. Nic nie pomoże. Błagam o spotkanie. Prawie niemożliwe. Mam gościa. Biedna ciocia. Chodzi na pół godziny. Nie mogę. No to tylko na 5 minut. Postaram się. A czy cioci proszki nie pomogły? Cioci? Jakie cioci? Co za cioci? Na razie proszę zimny okład. Za kwadrans będę. Przepraszam cię, ale niestety będę musiała wyjść. Myślałem, że porozmawiamy. A ty nie pozwoliłaś nawet wytłumaczyć się. To zbyteczne. Zresztą innym razem. Pani poruczniku, proszę o zezwolenie pokazania okrętu. Proszę. Że Zatorski melodyje swoje przybycie. Dziecko jest lękliwe. A starszy pan nic się nie boi? W każdym razie grubej Bertynie. A kogo? Pan wie. A będzie posłuszny? Jak broń na łańcuchu. To kciuki, hoj, hoj, hoj. Tak, tak. Wesoło kończy pan sztubacki okres swego życia. A jutrzejsze oficerskie rozpocznę jeszcze weselej, o ile pani będzie na promocji. Nie obiecuję, ale postaram się. Koniecznie. Nie wiem, czy będę mogła. Rozniesie nas każdego w inną stronę. Ja, Jurek, idziemy do lotnictwa. Adam, do broni podwodnej, a inni tam, gdzie ich powiedzie przeznaczenie. Znoszą toast na cześć wspólnie minionych trosk i radości. I pewny jestem, że te koleżeńskie przeżycia przyszłość zamieni na wierną, prawdziwą przyjaźń. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Nie umie żyć, kto nie służy w marynarce. Czekają go wszystkie kobiety. Hiszpanki, Japonki, Kreolki, Malejki. A na ciebie nawet gorylice. No. Co ci jest, Zyk? Siedzisz tak, jakby ci kto głowę do lombardu zaniósł. Mam powody. Narzeczona? Do tego stopnia przejęła się jakąś plotką, że nawet na promocję nie przyszła. Nie martw się. Jak cię zobaczę w tak pięknym mundurze, zmięknie jak wosk. A twoja pani? O, z moją jest wszystko w porządku. Poznasz ją jutro na zawodach. Zaczekaj. Nie.
Może te dąsy już przeszły. Świetnie. Wybierzemy się na jakieś walne szaleństwo. Doskonale. Panna Frania? Tu porucznik Zatorski. Czy jest panienka? Będzie jutro na zawodach. Dziękuję. Boi się pani burzy? Ja? Tak. Proszę się nie lękać. Przecież ja jestem zupełnie spokojna. Proszę mnie puścić, panie Adamie. Trzeba być rozsądnym. Nie. Krąg burzy... Pan. Bo nie wierzę sobie. Właśnie cię szukałem. Niepotrzebnie się trudził. No, przestań się dąsać. Nie ma ani powodu, ani sensu. Nie psuj mi radości. Posłuchaj, Ewo. Za chwilę przyjdzie tutaj mój Neisser, znacie się? A po zawodach pójdziemy na jakąś szaloną rapadę. Życzę wesołej zabawy, ale bez mnie. Halo, Adam. Pozwolisz, Ewo, że ci przedstawię. Mój najserdeczniejszy przyjaciel i kolega, ucznik Adam Halny. A gdzież pani twego serca? Nagle odpłynęło. Dokąd? Obawiam się, że w nieznanym mi kierunku. Szkoda. Ale pocieszy nagroda w zawodach. Dziś mam taki dzień, że pewnie i zawody mnie zawiodą. Trzeba wierzyć w swoje zwycięstwo, panie poruczniku. Wiara nie zmieni wyroków losu. Zawodnicy na start! Na ciebie czas. Thank you.
się... Nigdy się nie zawiedziesz. Dlaczego o to pytasz? Tak sobie. Servus. Dokąd idziesz? Na chwilę do dowództwa. Dwa dni temu miał pan inne zamiary, panie poruczniku. Tak jest, ale nagle coś się w moim życiu zmieniło. Dlatego gorąco proszę pana komandora o ten przydział. Proszę się nad tym dobrze zastanowić, że przydział do wyższej szkoły marynarki we Francji wiąże pana na lat 5. Jestem zdecydowany, panie komandorze. Jesteście 5 lat po ślubie, a gdy na was patrzę, mam wrażenie, że jesteście bardzo stare małżeństwo. Dlaczego? Twój stosunek do Zygmunta jest serdeczny, ale trochę chłodny. Wyrzuty o brata, Janku? Nie, nie. Spostrzeżenia. Pewnie to wina mojej natury. Nie potrafię być entuzjastką. A jednak w uczuciu twoim do dziecka jest tyle entuzjazmu. Zygmunt nie jest dzieckiem, ale on ciebie bardzo kocha. A teraz śpi, Jędrusiu. A gdzie tatuś? Tatuś pracuje na chlebek dla Jędrusia. I na zabaweczki? Tak, tak. Jutro kupi tatuś Jędrusiowi konika. Ja nie chcę konika, okręt. Dobrze. Okręt też. I loplan. I loplan dostanie. Zawołaj tatusia. Zygmunt! Mamka mnie obiecała, że mnie kupisz okręt i loplan. No dobrze, kupię ci loplan. Dzwonili po ciebie z dowództwa. Dobranoc. Tatuś idzie na służbę. Dobranoc. Zniosłem. Adam przyjeżdża, a to niespodzianka.
Opatrzność mi cię zsyła, Janeczko. Wyobraź sobie, przyjeżdża Adam. Wyobrażam sobie, ale kto to jest? Ach, prawda, ty go nie znasz. Otóż przyjeżdża. A jak na złość, ja i Jurek mamy służbę. Wobec tego ty... Co ja? Wal do portu i przywieź go zaraz. Przywiozę, ale kogo? Nazywa się Halny i jest porucznikiem. Doskonale, ale ja go w dalszym ciągu nie znam. To nic, podejdzie panie do najprzystojniejszego chłopca i to będzie w nią. No właśnie. Przepraszam bardzo, tym razem się nie mylę. Pan jest porucznikiem Halnym? Kto uczy? Jureczek miałem. Co za Jureczek? Chodźmy, później panu wyjaśnię. Polecono mi porwać porucznika Halnego. Lubię być porywany przez nadbrzeżne rusałki. Jest mi dobrze, wiozą mnie. W każdym razie nie dali babi 40 rozbójników. O! Jeśli pan jest tchórzliwy, to... To wysadzi mi pani na bruk. Muszę spełnić rozkaz, więc zawiozę pana. A zatem nie pytając o nic, pozwalam się porwać. Nagrodę zdradzę panu, że jedziemy do dobrych przyjaciół. Będzie chryja. Pan poruszli wcale się spóźnia i spóźni. Już się muszę na to. Nareszcie raczył pan porucznik się zjawić. Bardzo przepraszam. To pan? Tak, jestem siostrą Zygmunta Zatorskiego. Państwo się przedtem znali? Tak. No, Jędrusiu, przedstaw się panu porucznikowi. Cześć. Starszy marynarz Andrzej Zatorski meruje posłusznie. Cześć, duchu. Obcienie dołuje, prawda, dzieciu? Słyszysz? To jest wyrok bezapelacyjny. Zostajesz. Musi mi pan koniecznie stawać na drodze? Bardzo serdecznie przepraszam. Na drugi raz postaram się równiuteńko ułożyć przed wozem. Zbytek łaski, sama dam sobie radę. Jeśli ma pani trochę czasu, proszę na mnie poczekać. Na razie 2 tygodnie wypoczynku, a potem pan obejmie obowiązki oficera nawigacyjnego na kontrtorpedowcu. Rozkaz, panie komandorze. Podobno zamieszkał panu swojego przyjaciela Zatorskiego. Tak jest. Na razie, panie komandorze. A więc życzę panu przyjemnego wypoczynku, a potem owocnej pracy. Tak jest. Thank you.
natrętów się raczej odpędza. Albo wychowuje. A pani ma pedagogiczne zdolności? Zaraz się pan o tym przekona. Metoda bardzo surowa, ale ze mną się nią daleko nie zajedzie. Owszem, zajadę do Pucka po Zygmunta. A czy nieprzyjemnie byłoby motorówką? Nawet balią byle z nim. A więc jedźmy. Na obiadek. Aha. Rozbieraj się, a tymczasem wpadnę do Jurka. No jakże tam, Janku, z twoją pogardą dla marynarzy? Co ty wygadujesz? Jakże mogłabym gardzić zawodem, w którym pracuje mój najukochańszy brat? Brat może być wyjątkiem z reguły. Ale sądząc po Jurku, masz w poniewierce wszystkich moich przyjaciół. Po prostu nie lubię tłoku. A jakże ci się podoba... Co, Zygmusiu? Nie domyślasz się? Adam! Przyjaciele naszych braci są naszymi przyjaciółmi. No, kręcisz! Bardzo go lubię. To zaczułość nadzwyczajna. Są chwile, że człowiek musi kogoś pocałować. Pan nie żałuje już teraz, że się nie przeniósł do hotelu. No, oczywiście, że nie. Naturalnie, pan czuje się zupełnie u nas, jak tu w hotelu. Całymi dniami pana nie ma. Wie pani, doprawdy miałam bardzo pilną sprawę. Tak dalece pilną, że bez asystentki ani rusz. Z panną Janką spotkaliśmy się przypadkowo i... Przypadkowe spotkania i celowe rozstania to pana system. No, zresztą to nie moja rawa, tylko Janki. Jędrusiu, ukłoń się ładnie panu porucznikowi. Cześć. Poruczniki mają dwa paszki, a ja żadnego. Pewno niedługo zaawansujesz. A kiedy się wąsuje, jak wąsy nie rosną? Można i bez wąsów, tylko trzeba zdać egzamin. Tatusiu, kup mnie egzamin. Egzamin ośmikuje. Trzeba... I zaraz powiedz, co tu nie nauczy. On mnie nie posłucha. Posłucha, bo ty bardzo lubi. A ty skąd wiesz? Frania powiedziała to do mamy. A to co jest? To tak bardzo lubisz. Tort. Torpedowiec. Doskonale. A teraz wymień mi wszystkie okręty, jakie widziałeś na tych rysunkach. Torpedowiec? Kontorpedowiec? Doskonale. A ten największy? Wiem, bo ja też to lubię. Pan Sherry. Doskonale. Ale ciocia to na pewno zdałaby egzamin. Gdyby mogła być karuś? Nie pleć głów, Jędruśku. A teraz kandydat nam powie, jak się nazywa największy masz na żaglowcu. Krot masz. Brawo. A mały przyrząd do określania kierunku? Butelka. Ale się trzeba pomyśleć. Wiem, buszola. Dobrze. A na okręcie? Kompot. Tak nie można. Trzeba myśleć. Kompot. Wiem, kompas. Doskonale, brawo, brawo. Panie, panowie, proszę wstać. Na podstawie wyników egzaminu marynarz Andrzej Zatorski zostaje mianowany porucznikiem marynarki. Zawieszeniem do czasu pełnoletności. Brawo. 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 Winszuję, panie poruczniku. Halo? Moja droga, zaczyna padać deszcz. Może przyjedziesz po mnie wozem? Dobry sobie. On to jest ciągle w ruchu. Twoja siostra wojażuje niemcanymi dniami z panem Hellem. Zresztą poczekaj.
Zdaje się, że w tej chwili przyjechali. Zaraz ci ją wyślę. Niech powiezie raz rodzonego brata. A może byśmy tak poszli trochę pomieszkać? Dom jest tam, gdzie my jesteśmy. Źle panu ze mną? Dobrze. Niepokoją mnie jednak złe moce. Gdzie one są? Daleko. W przeszłości. O, zdaje się, że przeszkodziłam. Janko, pojedź zaraz po Zygmunta do Pucka. Pan Adam tymczasem nie dotrzyma towarzystwa. Bardzo chętnie. Może nie tak chętnie, ale trudno. Dom już panu nie wystarcza. Po prostu chcieliśmy tylko przeczekać deszcz. Nie chciałabym tolerować samotnych wycieczek. Pełnoletni. Ale ona zna tylko miły początek takich spacerów. Panie Ewo. Serus. Ale zmokłem. Janka po ciebie przed chwilą pojechała. Widocznie minąłem ją w drodze. Przywiózł mnie Jurek na motocyklu. Ale zdaje się, że przed panem mam jakąś rozmówkę. Nie przeszkadzajcie sobie. Nic ważnego. Zresztą i tak trzeba się przygotować do jutrzejszego święta morza. Masz rację. Czego on taki osowiały? Skądżeż ja mogę wiedzieć? Zapytaj się Janki, przecież całymi dniami przebywa w jej towarzystwie. Dziwna jesteś, Ewo. Powiedz mi, czemu ty czujesz jakąś antypatię? Po prostu nie podoba mi się jej postępowanie. Z kim? Chociażby z Janką. Włączamy mikrofony sprawozdawcze do usłyszenia wieczorem na balu, którego fragmenty transmitować będziemy wprost z pokładu okrętu wojennego. A więc do usłyszenia. Śpiewają fale, o
Tęskniłem. Proszę mi wierzyć, że tak. Do której taki zmieniony? Bo walczę. Chciałabym, żeby pan zwyciężył. Nie gniewaj się, że ci zabieram Adama. Organizatorzy do nas mają jakieś interesy. Przepraszam. Widzę, że jesteś oszołomiona. Czym? Że cię taka wstuje. Gorszy cię to? Nie. Tylko niepokoi. Niepokoi. Za mało znasz mężczyzn, Janko. Na przykład, nie wiem, mi o panu Adamie, że parę lat temu rozkopał pan, a potem... I pani Ewa mówiła ci coś podobnego. Po prostu powtórzyła jakąś plotkę. Pamiętaj, Janko, że w każdej plotce jest trochę pracy. Jesteś uprzedzona do Adama. Nie, tylko nie chciałabym, ażeby ciebie coś podobnego spotkało. To dlatego, to możesz być zupełnie spokojnie. Znasz mnie nie odwiedzisz i wiesz, że nigdy pieciarzem nie byłem. Nie ma o czym mówić. Ja głowę ci las. Ależ to niesłychane, żeby perły tego wieczoru były same i nie tańczyły. Na statku wesoła muzyka, tangową melodię nam gra. Świat wcale z radości ma bzika, a Jurek od dawna go ma. Nie zaprzeczam, ale chodźmy to poszalić, dobrze? Może byś tak nareszcie zatańczyła z rodzonym bratem. Proszę cię bardzo. W takim razie my spadamy. Ja znowu zostałem na lodzie. Wczoraj chronił się pan przed deszczem, a pamiętam, kiedy nie lękał się pan nawet burzy. A może to był tylko taki sztuczny ogień? Ogień był prawdziwy, ale pozostały po nim tylko popioły. Panie Adam, czuję pan, jakie ja mam silne, młode ręce. Rozrzucę oczy. A Zygmunt? A Jędruś? Dlatego, że z bratem, co? Pani wybaczy, właśnie mój przyjaciel błaga mnie, aby móc z panią zatańczyć. Proszę więcej mówić.
Panie Adamie, widzę, że pana coś gnębi. Proszę powiedzieć. Załamała się droga mego życia. Pan? Poprowadzę pana. Takiego rozbitka jak ja? Adaś. La muzyka, fokstrota melodię nam gra. Świat cały z radości ma bzi. A Jurek ze strachu go ma. Nareszcie, niedobry. Niestety. Niestety bardzo żałuję, że tak późno. Dlaczego? No to nie pani przecież. Przepraszam bardzo państwa, ale muszę przerwać zabawę. Przed chwilą otrzymałem telefonogram. W związku z wyjazdem floty na manewry, wszyscy oficerowie winni w ciągu 3 godzin zameldować się na swych stanowiskach służbowych. Jaka szkoda. No tak, rzeczywiście szkoda. Dziękuję wam, kolego. Uratowaliście mi życie. Przyszłam, aby panu powiedzieć, że słowa pana przekonały mnie. Fotografia Jędrusia powinna na zawsze przesłonić. Bez żalu. To po mnie. Come on!
Nic nie słychać! Ta zresztą mniejsza z tym. Do widzenia! Zaadresowane. Komu ja to miałem oddać? Chodźcie no. Rozkaz, panie poruczniku. Czy nie wiecie przypadkiem, komu miałem oddać ten list? Nadzieję posłusznie, panie poruczniku, że nie wiem. To bardzo źle, bo ja też nie wiem. Jeżeli będzie orzeł, to porucznikowi Zatorskiemu. Reszka, to porucznikowi. Panie poruczniku, marnuję posłuchaj polecono oddać list. Komunikat meteorologiczny, panie poruczniku. Kapitanie, melduję posłusznie depesza. Porucznik Halny. Za chwilę hydro zabierze pana porucznika. Instrukcję co do zadania lotu otrzyma pan na piśmie. Tak jest, panie kapitanie. Thank you.
Panie kapitanie, melduję posłusznie odpowiedź z wichra. Chłodno-płatowiec Szereg 42 wystartował godzina 6.15. Siakra. Już dawno powinien być w porcie. Boisz się? Prawda, mamo, że się prawdziwym malinarzom się nie wolno się bać buzy. Prawda, synoczku, prawda, prawda. Dlatego mamusia jest dumna z ciebie. A gdzie tatuś? Nadają z pokładu Szereka. Benzyna się kończy. Motor przestał pracować. Wodujemy. Szerokość? Jaka szerokość? Sygnały bez związku. Teraz już nic. Zawiadomić dowództwo floty. Rozkaz. Panie kapitanie, melduję posłusznie depesza. Dobrze. Obie pół naprzód, obie cała naprzód.
Panie komandorze, melduje posłusznie. Dowództwo floty żąda wysłania kilku maszyn na poszukiwanie zaginionych. Panie kapitanie, trzecia eskadra szykować do lotu. Rozkaz. Melduje posłusznie, trzecia eskadra gotowa do lotu. Mocniej. Szrek 42 zaginął. Lecimy na poszukiwania. Startujemy razem. Do maszyn. Przez porucznika Zatorskiego z porucznikiem Hall jako obserwatorem zaginął podczas burzy. Robimy wszystko, co tylko w ludzkiej mocy. Cieszyć z tobą, tatuś? Nie płacz, mamuś, bądź mężczyzną. Panie kapitanie, melduje posłusznie. Rodowództwo floty odwołało poszukiwania zaginionych. Koledzy, porucznik Zatorski i porucznik Halny zginęli śmiertników. Cześć ich pamięci. Swojej śmierci pierwszej bym się spodziewał.
Nie ma żadnej nadziei? Uchroń mojego tatusia, żeby był zdrów i wrócił do domu, bo nam bardzo smutno bez niego. Przyrzekam Boże, zawsze będę posłuszny, grzeczny, tylko go zbaw ode złego. Amen. Podejrzewasz mnie o największą podłość. To był fatalny zbieg okoliczności. Poznałem dziewczyny, nie wiedząc o tym, że to twoja narzeczona. Tu w obliczu śmierci przysięgam ci, oboje jesteśmy niewinni. Wierzę ci. Panie komandorze, proszę mi pozwolić na jeszcze jeden lot. Nie ma żadnych szans. Niech mi pan komandor nie odmawia. Poruczniku, przecież pan i tak ledwo na nogach stoi. Miałem tylko dwóch przyjaciół. Nadaje porucznik Jedyński. Na falach szczątki wodno-samolotu.
Halo, tu komunikat marynarki wojennej. Dziś o godzinie 11.23 odnaleziono zaginiony wodno-samolot Shrek 42. Załogę w stanie bardzo ciężkim odwieziono do szpitala w Gdyni. Jest nadzieja utrzymania ich przy życiu. Panno Janku, na co czeka? Proszę w tej chwili do chorego. Nadaje porucznik Jedyński. Na falach szczątki wodno-samolotu. Marynarki wojennej. Dziś o godzinie 11.23 odnaleziono zaginiony wodno-samolot Shrek 42. Załogę w stanie bardzo ciężkim odwieziono do szpitala w Gdyni. Jest nadzieja utrzymania ich przy życiu. Panno Janku, na co czeka? Proszę w tej chwili do chorego.
to ty? Właśnie cię szukałem. Niepotrzebnie się trudził. No, przestań się dąsać. Nie ma ani powodu, ani sensu. Nie psuj mi radości. Posłuchaj, Ewo. Za chwilę przyjdzie tutaj mój Nejsa, znacie się? A po zawodach pójdziemy na jakąś szaloną rapadę. Życzę wesołej zabawy. Ale bez mnie. Halo, Adam! Pozwolisz, Ewo, że ci przedstawię. Mój najserdeczniejszy przyjaciel i kolega, ucznik Adam Halny. A gdzież pani twego serca? Nagle odpłynęło. Dokąd? Obawiam się, że w nieznanym mi kierunku. Szkoda. Ale pocieszy nagroda w zawodach. Dziś mam taki dzień, że pewnie i zawody mnie zawiodą. Trzeba wierzyć w swoje zwycięstwo, panie poruczniku. Wiara nie zmieni wyroków losu. Zawodnicy na start! Na ciebie czas. Prawda, synoczku, prawda, prawda. Dlatego mamusia jest dumna z ciebie. A gdzie tato? Nadają z pokładu Szreka. Benzyna się kończy. Motor przestał pracować. Wodujemy. Szerokość? Jaka szerokość? Sygnały bez związku. Teraz już nic. Zawiadomić dowództwo floty. Rozkaz.
Panie kapitanie, melduję posłusznie depesza. Dobrze. Obie pół naprzód. Obie cała naprzód. Zawiadomi dowództwo floty. Rozkaz. Panie kapitanie, melduję posłusznie depesza. Dobrze. Obie pół naprzód, obie cała naprzód. Panie komandorze, melduje posłusznie. Dowództwo floty żąda wysłania kilku maszyn na poszukiwanie zaginionych. Będzie 2 tygodnie wypoczynku, a potem pan obejmie obowiązki oficera nawigacyjnego na kontrtorpedowców. Rozkaz, panie komandorze. Podobno zamieszkał pan u swojego przyjaciela Zatorskiego. Tak jest. Na razie, panie komandorze. A więc życzę panu przyjemnego wypoczynku, a potem owocnej pracy. Tak jest. Natrętów się raczej odpędza. Albo wychowuje. A pani ma pedagogiczne zdolności? Zaraz się pan o tym przekona. Metoda bardzo surowa, ale ze mną się nią daleko nie zajedzie. Owszem, zajadę do Pucka po Zygmunta. A czy nieprzyjemnie byłoby motorówką? Nawet balią byle z nim. A więc jedźmy.
widzenia. Dokąd do pana? Na obiadek. Aha. Rozbieraj się, a tymczasem wpadnę do Jurka. No jakże tam, Janku, z twoją pogardą dla marynarzy? Co ty wygadujesz? Jakże mogłabym gardzić zawodem, w którym pracuje mój najukochańszy brat? Brat może być wyjątkiem z reguły. Ale sądząc po Jurku, masz w poniewierce wszystkich moich przyjaciół. Po prostu nie lubię tłoku. A jakże ci się podoba... Co, Zygmusiu? Nie domyślasz się? Adam! Przyjaciele naszych braci są naszymi przyjaciółmi. No, kręcisz! Bardzo go lubię. To zaczuło się nadzwyczajnie. Są chwile, że człowiek musi kogoś pocałować. Pan nie żałuje teraz, że się nie przeniósł do hotelu. No, oczywiście, że nie. Naturalnie, pan czuje się zupełnie u nas jak tu w hotelu. Całymi dniami pana nie ma. Wie pani, doprawdy miałam bardzo pilną sprawę. Tak dalece pilną, że bez asystentki ani rusz. Z panną Janką spotkaliśmy się przypadkowo i... Przypadkowe spotkania i celowe rozstania to pana system. No, zresztą to nie moja sprawa, tylko Janki. Dlatego nie znasz. Otóż przyjeżdża. A jak na złość ja i Jurek mamy służbę. Wobec tego ty... Co ja? Wal do portu i przywieź go zaraz. Przywiozę, ale kogo? Nazywa się Halny i jest porucznikiem. Doskonale, ale ja go w dalszym ciągu nie znam. To nic, podejdzie panie do najprzystojniejszego chłopca i to będzie w nią. No właśnie. Przepraszam bardzo, tym razem się nie mylę. Pan jest porucznikiem Halnym? Kto uczy? Jureczek miałem. Co za Jureczek? Chodźmy, później panu wyjaśnię. Polecono mi porwać porucznika Halnego. Lubię być porywany przez nadbrzeżne rusałki. Jest mi dobrze, wiozą mnie. W każdym razie nie dali babi 40 rozbójników. O! Jeśli pan jest tchórzliwy, to... To wysadzi mi pani na bruk. Muszę spełnić rozkaz, więc zawiozę pana. A zatem nie pytając o nic, pozwalam się porwać. Nagrodę zdradzę panu, że jedziemy do dobrych przyjaciół. Będzie chryja. Pan porucznik stale się spóźnia. Już się muszę na to. Nareszcie raczył pan porucznik się zjawić. Bardzo przepraszam. To pan? Thank you.
przepraszam pana. Proszę. Co się dzieje z podchorążym za to? Wrócił? Owszem, powrócił, ale nie ma lądu. Co to znaczy nie ma lądu? To znaczy, że podchorąży Zatorski musi się wyrzec, tak zwanych rozkoszy ziemskich na dwa dni. Nie rozumiem. A, proszę pani, to była cała historia. Przepraszam. Tajemnica służbowa. Nie mogę, nie dam rady. Przepraszam. Przepraszam pana. Niech mi pan powie prawdę. Co się dzieje z podchorążym Zatorskim? Z podchorążym Zatorskim? A, władza uzna... Bałamucił panienkę. Sposób przedhistoryczny. Jaki, proszę pana? Proponuję handel zamienny. Ja uruchomiłem maszynę, pani mnie... Pan wybaczy, ale to do mnie należy. Nie. Kierować powinien zawsze mężczyzna. Nieznajomy. Jeśli jest nieznany żołnierz, może być nieznany podchorąży. Ależ panie, nieznany żołnierz musiał wpierw umrzeć. Nieznany podchorąży również umiera. Zachwytu. Ach, jak to poznać, że pan przybył na wichrze? Nie. Na przeznaczeniu, żeby poznać panią. Pani pozwoli? Adam Halny. Halny? Wicher? Dziwny. Porywam panią na pyszną kawę. Pan oszalał? Prawie. Może jest blisko. Komunikat meteorologiczny, panie poruczniku. Kapitanie, melduje posłusznie depesza. Porucznik Halny. Na rozkaz, panie kapitanie. Za chwilę hydro zabierze pana porucznika. Instrukcję co do zadania lotu otrzyma pan na piśmie. Tak jest, panie kapitanie. Thank you.
zamajstrujesz? To taka angielska gra towarzyska. No ale na czym polega? Zaraz się zademonstruję. Adakadabra się mogę zamknąć. No! Adakadabra się mogę zamknąć. To dęty kawał. To dopiero początek, zobaczysz co będzie dalej. Adakadabra się... No ale o co chodzi? O nic nie pytaj, powtarzaj za wszystkie ruchy i słowa. Hokus pokus. Hokus pokus. Adakadabra. Adakadabra. Ślimaku, zamknij się. Ślimaku, zamknij się. Hokus pokus. Hokus pokus. No dobrze, ale jaki koniec tego? Cóż to? Cyrk? Co ty mają to wyspiecerowie? A bawią się jak dzieci. Panie poruczniku, ze względu na bliską promocję chciałem jedynie skierować powagi. Dosyć tego. Ubierać się. Cypel helu widać. Brzekaj ty. Spójrz, jaka z tej Gdyni bije potęga. A pamiętasz, jak to wyglądało 15 lat temu? A teraz? Szalony wysiłek narodu sprawił ten cud. Wiesz, czuję się dziwnie wzruszony, kiedy patrzę na tą naszą jedyną bramę na świat. I myślę, że to samo dziać się musi w sercu każdego Polaka. Cypel helu widać. Brzekaj ty. Spójrz, jaka z tej Gdyni bije potęga. A pamiętasz, jak to wyglądało 15 lat temu? A teraz? Szalony wysiłek narodu sprawił ten cud. Wiesz, czuję się dziwnie wzruszony, kiedy patrzę na tą naszą jedyną bramę na świat. I myślę, że to samo dziać się musi w sercu każdego Polaka. Co za głupie kawały? Baczność! Wszyscy gotowi? Tak jest. A podchorąży czemu marudzi? Spodnie mu zarosę, panie poruszniku. A takiego? Cóż to za żarty? Wszyscy do raportu! Zejk, chcesz
zostanę z tobą. Zwariowałeś? Nie martw się, stary, to tylko 2 dni. Tak, tak, tylko 2 dni. Odjazd. Będzie jutro na zawodach. Dziękuję. Boi się pani burzy? Ja? Tak. Proszę się nie lękać. Przecież ja jestem zupełnie spokojna. Proszę mnie puścić, panie Adamie. Trzeba być rozsądnym. Nie. Krąg burzy... Pan. Bo nie wierzę sobie. Właśnie cię szukałem. Niepotrzebnie się trudził. No, przestań się dąsać. Nie ma ani powodu, ani sensu. Nie psuj mi radości. Posłuchaj, Ewo. Za chwilę przyjdzie tutaj mój Neisser, znacie się? A po zawodach pójdziemy na jakąś szaloną rapadę. Życzę wesołej zabawy, ale bez mnie. Halo, Adam. Pozwolisz, Ewo, że ci przedstawię. Krąży Zatorski melduje swoje przybycie. W każdym razie grubej Bertynie. A kogo? Pomidzie. A będzie posłuszny? Jak brać na łańcuchu. To chciej, hoj, hoj, hoj. Tak, tak.
wesoło kończy pan sztubacki okres swego życia. A jutrzejsze oficerskie rozpocznę jeszcze weselej, o ile pani będzie na promocji. Nie obiecuję, ale postaram się. Koniecznie. Nie wiem, czy będę mogła. Moi drodzy, los rozniesie nas każdego w inną stronę. Ja, Jurek, idziemy do lotnictwa. Adam, do broni podwodnej, a inni tam, gdzie ich powiedzie przeznaczenie. Znoszę toast na cześć wspólnie minionych trosk i radości. I pewny jestem, że te koleżeńskie przeżycia przyszłość zamieni na wierną, prawdziwą przyjaźń. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Nie umiem was jeszcze. Przykro mi będzie rozstać się. To ostatnia nasza podróż. Za godzinę przybijemy do portu, a za kilka dni mundury was dystynkcje oficerskie. Będziemy kolegami. Ale teraz do chwili promocji podwójna czujność i praca nad sobą, bo niczego nie przepuszczę. A teraz rozdam wam listy. Podchorąży Zatorski, Bosakowski, Wilfert, Jedyński, Pruszkowski, Chiński, Jeszas Jedyński, Zagórski, no pachnie lepaką, patrzeć! Rozejść! Co ci tak oczy błyszczą, stary? Adaś. I udało mi się namówić mamę. Pozwoliła mi w towarzystwie Frani przyjechać do Gdyni, abym cię mogła jak najprędzej powitać. Twoja Ewa. I ty, stary wielorybie, starasz się o przydział do lotnictwa morskiego? Ja na miejsce twojej pani pozwoliłbym ci latać, ale za sprawunkami. Powiadam wam, chłopcy, te kobiety żyć mi nie dają. I co one właściwie we mnie robią? Masz rację, my też nie wiemy. No. Przyznacie chyba wszyscy, że ze mnie chłop. A? Noszenia jako bagażowy. Uważaj, już chodzisz prędzej. Spodnie chyba ważniejsze. Ważniejsze dla twoich licznych narzędzi. Dziwne. Pokaż nam nareszcie swoją miłość? Nie mogę. Czemu? Bo spadniesz ze... Powiadam ci... Gdynia, panie Podchorąży. No przędza, co tu robi? No, Wiara. A teraz zaśpiewamy naszą piosenkę. Pan zwyciężył. Nie gniewaj się, że ci zabieram Adama. Organizatorzy do nas mają jakiś interes. Przepraszam. Widzę, że jesteś oszołomiona. Czem? Że cię taka wstuje. Gorszy cię to? Nie. Tylko niepokoi. Niepokoi. Za mało znasz mężczyzn, Janko. Na przykład, uwiadomił panu Adamie, że parę lat temu rozkochał się pannie, a potem...
I pani Ewa mówiła ci coś podobnego. Po prostu powtórzyła jakąś plotkę. Pamiętaj, Janku, że w każdej plotce jest trochę prawdy. Jesteś uprzedzona do Adama. Nie, tylko nie chciałabym, ażeby ciebie coś podobnego spotkało. To dlatego, to możesz być zupełnie spokojnie. Znasz mnie, nie usłyszysz. Wiesz, że nigdy chciałabym nie było. Nie ma o czym mówić. Ja głowę ci dam. Ależ to niesłychane, żeby perły tego wieczoru były same i nie tańczyły. Na statku wesoła muzyka, tangową melodię nam gra. Świat cały z radości ma bzika, a Jurek od dawna go ma. Nie zaprzeczam, ale chodźmy trochę poszalić, dobrze? Może byś tak nareszcie zatańczyła z rodzonym bratem? Proszę cię bardzo, w takim razie my spadamy. Ja znowu zostałem na lodzie. Pan dziwny zamkliwy. Wczoraj chronił się pan przed deszczem, a pamiętam, kiedy nie lękał się pan nawet burzy. A może to był tylko taki sztuczny ogień? Ogień był prawdziwy, ale pozostały po nim tylko popioły. Panie Adamie, czuję pan, jak ja mam silne, młode ręce. Rozrzucę w oczy. Pazyk. Ostatnimi czasy stał się pan dziwny, zamkliwy. Wczoraj chronił się pan przed deszczem, a pamiętam, kiedy nie lękał się pan nawet burzy. A może to był tylko taki sztuczny ogień? Ogień był prawdziwy, ale pozostały po nim tylko popioły. Panie Adam, czuję pan, jak ja mam silne, młode ręce. Rozrzucę w oczy. A Zygmunt? A Jędruś? Mam już dosyć tego tańca. Dlatego, że z bratem, co? Panie wybaczy, właśnie mój przyjaciel błaga mnie, aby móc z panią zatańczyć. Że pana coś gniewi. Proszę powiedzieć. Załamała się droga mego życia.
pan? Poprowadzam pana. Takiego rozbitka jak ja? Adaś. La muzyka, fokstrota, melodię nam gra. Nadaje porucznik Jedyński. Na falach szczątki wodno-samolotu. Marynarki wojennej. Dziś o godzinie 11.23 odnaleziono zaginiony wodno-samolot Shrek 42. Załogę w stanie bardzo ciężkim odwieziono do szpitala w Gdyni. Jest nadzieja utrzymania ich przy życiu. Janku, na co czeka? Proszę, w tej chwili do chorego. Thank you.
Panie kapitanie, melduję posłusznie odpowiedź z wichra. Wodno-płatowiec Szereg 42 wystartował godzina 6.15. Siakr. Już dawno powinien być w porcie. Dobraj tryumf, pełnią zaszczyt rozdrasz, mój pobożeni świat się twarz, to jeden dwa o wszystkich, a wszyscy o jednego. Świat zgodny, barwy zgodnie, sprawdzimy sił i kierunek, od Marsylii do New Yorku, bo my nie do Hongkong. I dzieli, więc ta obyży, a my za kradość, my skradość i to. Co tam majstrujesz? To taka angielska gra towarzyska. No ale na czym polega? Zaraz się to demonstruje. A taka ta wreszcie mogę zamknąć. No. A taka ta wreszcie mogę zamknąć. To dęty kawał. To dopiero początek, zobaczysz co będzie dalej. A taka ta wreszcie. No ale o co chodzi? O nic nie pytaj, powtarzaj za wszystkie ruchy i słowa. Hokus pokus. Hokus pokus. Adakadabra. Adakadabra. Ślimaku, zamknij się. Ślimaku, zamknij się. Hokus pokus. Hokus pokus. No dobrze, ale jaki koń z tego? Cóż to? Cyrk? Za tej majątowej spisarowie, a bawią się jak dzieci. Panie poruczniku, ze względu na bliską promocję chciałem jedynie skierować powagi. Dosyć tego. Ubierać się. Cypel helu widać. Brzeg ojczy. Spójrz. Jaka z tej Gdyni bije potęga. A pamiętasz, jak to wyglądało 15 lat temu? A teraz? Szalony wysiłek narodu sprawił ten cud. Wiesz, czuję się dziwnie wzruszony, kiedy patrzę na tą naszą jedyną bramę na świat. I myślę, że to samo dziać się musi w sercu każdego Polaka.